Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Amen. Witam was, kochani, na naszym szczególnym, dziękczynnym nabożeństwie. Myślę, że trudno nie zauważyć, że dzisiaj jest szczególne nabożeństwo, w którym chcemy Panu Bogu podziękować za to, że nas prowadzi, za to, że daje nam takie wspaniałe plony. Postanowiliśmy ubogacić to nabożeństwo w poszczególne teksty z Pisma Świętego. Jeden już mieliście okazję usłyszeć. Ale żeby oficjalnie rozpocząć nabożeństwo, zaśpiewajmy pieśń pod numerem 280. Dzień czynny, wykrzykuj Panu cała ziemia, słuchajcie Panu z radością, przychodźcie przez oblicze Jego z wesołem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramę Jego z dziękczynieniem, z przeciągi Jego z pieśnią chwały. Błogosławcie Go, ludziom dobry jest Pan. Wieki trwa łaska Jego, nosi Jego w pokolenia w pokolenie. Amen. Do modlitwy uklęknijmy z bratem Mariuszem.
Drogi Panie i nasz Zbawco, przychodzimy przed Twój tron, aby Ci podziękować za to, że przeprowadziłeś nas przez cały tydzień, że wszystkich obowiązkach, czy trudach, czy jakichś sytuacjach dałeś nam tę możliwość, że dzisiaj możemy się tu spotykać, że dałeś nam siły, zdrowie, a prosząc Cię o to i dziękując również za to, że właśnie możemy teraz wspólnie do Ciebie, Panie, oddawać nasze serca. Możemy się tu wspólnie jednoczyć. Daj, Panie, aby to nabożeństwo przebiegło godnie z Twoją wolą. Przechadzaj się Twoim duchem przez nasze serca, wzmacniaj nas, aby Twoje słowo docierało głęboko do naszych serc i mogło poruszać nas szczególnie tak, jak Ty tego, Panie, oczekujesz. Chcę Ci, Panie, podziękować za te dary, z nim dziękczynne, które są szczególnie dzisiaj, Panie, przed Tobą. Z wdzięcznością w naszych serc możemy dziękować, że Ty nasz karmisz, nigdy nie zabraknie nam tego jedzenia, bo Ty, Panie, powiedziałeś, że Twojemu ludowi nigdy chleba i wody nie zabraknie. Choćby jakie największe kataklizmy na tym świecie były, to biernemu Twojemu ludowi tego nie zabraknie. Za to Ci chcę być właśnie wdzięczny i dziękować, że Ty, Twoje słowo zawsze na wieki wieczne trwa i ono będzie po wsze czasy. Niech Ci będzie za to cześć i chwała. Amen. A teraz do apelu zapraszamy naszego gościa, brata Marka Recmonika. Jest moim przywilejem, aby być wspólnie razem z Wami tutaj na tym miejscu, aby ten czas do południowego dnia sobotniego spędzać przy wyrażaniu Panu Bogu wdzięczności, bo jak żeby inaczej dzisiejszego dnia nie mówić o Bożym prowadzeniu, wdzięczności za to, że mamy co jeść, coś urosło, coś mogliśmy zebrać. No i każdego dnia, myślę, nie brakuje nam niczego. Dzisiejsza też główna myśl tych wstępnych jakby myśli do naszych doświadczeń, refleksji misyjnych jest chyba zdanie i pytanie, które i dzisiaj nas też od czasu do czasu nurtuje. Zajrzeliście może do lekcji? Jakie to pytanie? A kto jest moim bliźnim? Komu mam pomóc? Z kim się podzielić? Z natury naszej, tej fizycznej, cielesnej, sam przez ten czas mojego życia łapałem się, że nie do końca zawsze pamiętam, co Pan Jezus odpowiedział na pytanie, kto jest moim bliźnim? Mam nadzieję, że pamiętacie, jaką dał Pan Jezus odpowiedź i z czym się to wiąże. Bo jak się okazuje, gdy popatrzymy do tego tekstu i tego fragmentu z Ewangelii Łukasza, tam 10 rozdziału, była kwestia pomagać, nie pomagać. Ale właściwie to największą kwestią było, jak żyć, aby żyć wiecznie. Być może dzisiaj również spotykacie ludzi, może czasami w rozmowie wychodzi, a co mam robić, aby żyć wiecznie? Albo ja wszystko robię, aby żyć wiecznie. To był dylemat w tamtych czasach, gdy Pan Jezus chodził z uczniami. I to chyba jest dylemat dzisiaj ludzkości, jak żyć, by też żyć wiecznie. I wtedy Pan Jezus połączył te dwie kwestie teraźniejszości i wieczności. Pamiętacie, jaka była odpowiedź dotycząca teraźniejszości na pytanie, jak żyć, aby żyć wiecznie, co mam czynić, aby żyć wiecznie? Jak Pan Jezus odpowiedział w kwestii dotyczącej tej teraźniejszości?
miłuj swojego bliźniego. I zaraz potem dał przykład, a pewną drogą szedł człowiek. I został napadnięty, pobity. I co z nim? Co z nim kapłan, lewita, Samarytanin? I co z nim? Zatrzymać się, jest moim bliźnim, czy nie jest moim bliźnim? Pan Jezus chciał nam powiedzieć, że nasze decyzje, że nasza relacja do drugiego człowieka, obojętny jaki to by był człowiek, ma wymiar wieczny. Ma wymiar wieczny. Czy macie z minionego tygodnia, a może z ostatniego jakiegoś okresu, jakieś doświadczenie związane z potrzebami bliźnich albo może nie z potrzebami, ze zetknięciem się z kimkolwiek wokoło, no i wyrażeniem tej swojej radości, że ja wiem, że mam życie wieczne. Bóg za mnie umarł, w związku z tym jestem otwarty dla drugiego człowieka. Może ja powiem kilka refleksji, doświadczeń, jeśli macie wy również, zapraszam. Wiecie, że ta sytuacja, która od 24 lutego ma miejsce na Ukrainie, dotyka nas i w jakimś stopniu również. I chciałbym tutaj przytoczyć przykład ze zboru w Świebodzinie. To jest koło Zielonej Góry, 40 km od Zielonej Góry. Miejscowość może bardziej znana od tego, że tam jest ten największy pomnik Chrystusa w Polsce. Jakiś czas temu był na świecie nawet największym. Ale jest tam zbór, gdzie około jest 20 członków, ale na nabożeństwach najczęściej około 10 jest obecnych. I obok zboru, kaplicy jest od razu pomieszczenie socjalne, gdzie często na agapy się spotykają. Niewielkie pomieszczenie. I była potrzeba przyjąć i jakby dać lokum dla dwóch kobiet z Ukrainy i czwórki dzieci. I zrobili to. Z tego pomieszczenia socjalnego tam stawili łóżka, tam również woda, aneks kuchenny jest. Przebywały dwie starsze osoby, przynajmniej w tym czasie, dwa tygodnie temu, jak tam byłem. No i czwórka dzieci. I teraz pierwsze pytanie wielu osób było, a są adwentystami? No nie, nie są. Ale wiecie, ta specyfika tego nabożeństwa sobotniego. My tutaj mamy nabożeństwo sobotnie, a oni za drzwiami tam są obecni. Jest to poniekąd dla nich też taką misją, dlatego że wśród uczęszczających na nabożeństwo jest również kilka osób z Ukrainy, które już wcześniej przybyły. Jest też rodzina Romów z terenów Rumunii i przyjęli również tą zasadę, że albo teksty na sam początek są czytane w języku i ukraińskim, i romskim, czy rumuńskim, lub modlitwy na końcu są również w języku i romskim, i ukraińskim, i po polsku. I to słyszenie przez drzwi być może już też jest pewnym świadectwem dla tej rodziny, która tam przebywa. I na następny sabat już jedna z dziewczyn, może gdzieś koło 10-12 lat, już była obecna, już była zainteresowana, co tam się mówi, co tam się dzieje, bo częściowo już też zaczynają rozumieć język ten polski. I tak myślę, są naszymi bliźnimi? No są. Potrzebowali pomocy? Potrzebowali. Otrzymali ją. I nieistotne, to nie było istotne, czy są adwentystami wierzącymi. Nawet na początku nie wiedzieli, do jakiego wyznania należą. Zresztą ja do dzisiaj nie wiem, ale być może czy prawosławie, czy jakieś inne wyznanie. Ale potrzebowali pomocy.
I dla mnie osobiście to jest budujące, że malutki zbór, około 10 osób takich aktywnych, uczęszczających, a potrafią i chcą pomagać. A więzień przebywający wiele, wiele lat w więzieniu i potrzebuje pomocy, gdy wychodzi, jest moim bliźnim? Prawda? Jest również. Gdyby nie potrzebował, nie jest to kwestią, ale jest w potrzebie. Wiem, że tutaj stał również przed wami pewien więzień, Patryk się nazywał. Na dzisiaj też wiem, że ma plany wyjechać do pracy gdzieś za granicę. Czy już wyjechał, tego już nie wiem, ale otrzymał pomoc. A czy bezdomny, który nie ma mieszkania i gdzieś tam na ulicy, pod mostami, jest moim bliźnim? Właśnie żona, pracując okazjonalnie w Wegahadzce w Cieszynie, właśnie mówi o tym, jak prawie codziennie na sam koniec pracy przychodzi dwójka, trójka bezdomnych i proszą coś do jedzenia. Czasami przychodzą z gotowymi słoikami, żeby tylko wlać, odebrać i zjeść. Czy są bliźnimi naszymi? Czy mamy ten dylemat, jak wtedy jeszcze niektórzy faryzeusze ze czasów Pana Jezusa, a nawet może i w mentalności uczniów, a kto to jest moim bliźnim? No chyba nie on, albo nie tamten, prawda? Nie mamy takiego podziału. Nie dzielimy ludzi na tych, którym chcemy pomagać, na tych, którym nie chcemy pomagać. W związku z tym niech to pozostanie dzisiaj w tym naszym apelu, w tej zachęcie, w naszych refleksjach misyjnych, że bliźnim według słów Jezusa Chrystusa niech będzie każdy, kto takiej potrzeby potrzebuje. Niesienia pomocy potrzebuje. Czy wy macie jakieś osobiste doświadczenia w kontekście on też jest moim bliźnim? Bardzo proszę, Robert. Ja do tego pięknego świadectwa, które Marek złożył, o tym właśnie, że możemy robić coś dla innych ludzi, chciałem dodać od siebie, że marzenia się spełniają. Od wielu miesięcy miałem takie marzenie, żebyśmy po prostu wyszli tutaj w Skoczowie, na rynek, czy jakieś inne miejsce z Ewangelią, tak po prostu w jakiś przyjazny sposób i dzielili się tym, co mamy. Tak po prostu zwyczajnie. No i marzenie się spełniło. W ubiegłą środę wzięliśmy gitary z Marcinem, naszym pastorem, z naszymi siostrami, z Walentyną, z Nataszą i z naszym bratem Piotrkiem. Wzięliśmy te gitary, wzięliśmy książki ze sobą. No i poszliśmy po prostu w środę, tak mniej więcej w środku dnia to było, na nasz rynek. Siedliśmy sobie kulturalnie i zaczęliśmy grać i śpiewać. Tak po prostu zwyczajnie. Zaczęliśmy śpiewać chrześcijańskie pieśni. Nie? I przyznam szczerze, że nawet niektórzy nam parę złotych rzucili na jakieś ciastko. Także było bardzo sympatycznie. Ja nie chciałbym wszystkiego mówić. Myślę, że Piotrek tutaj też coś od siebie doda, bo miał takie ciekawe doświadczenie. Nasze siostry nie widzę w tej chwili, ale też miały właśnie, na balkonie są, nasze siostry miały rozmowę właśnie i z osobami z Ukrainy, i z osobami z Czech, i z Polski, także były aktywne. Dużo zaproszeń, czy na Szkołę Lepszego Życia, gdzie ten kurs Wiem, co jem jest reklamowany. Z młodymi dziewczynami, które szły ze szkoły, można było im wskazać właśnie takie fajne rzeczy, które mamy do zaoferowania, zdrowotne. Także ja jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny. Udało nam się załatwić już oficjalne zezwolenie, zgodę na to, że możemy po prostu tam, bo to jest kwestia zajmowania płyty, fragmentu płyty rynku, więc to wszystko jest dopięte. No i planujemy w najbliższą środę i przez kolejne, jak Pan Bóg da, tą pracę kontynuować. Proszę o wasze modlitwy. Jeżeli ktoś będzie się chciał dołączyć, to kontakt z Piotrkiem, ze mną, z pastorem, to powiemy co i jak. Tu też się wpisuje w to, co brat Andrzej dzisiaj zostawił, właśnie plakaty i zaproszenie na szkołę, na klub zdrowia, który będzie kolejny. Także możemy ze swojej strony wziąć taki plakat czy zaproszenie gdzieś w dozwolonym miejscu przyczepić, czy komuś zaprzyjaźnionemu
wręczyć. Także możliwości mamy mnóstwo. Możemy się w to włączać, możemy to realizować, czy śpiewając zespołem, czy właśnie wychodząc na rynek, czy gdzieś jadąc. A jeszcze taka moja też osobista refleksja, że to nie jest problemem pojechać na deptak w Ustroniu, stanąć i porozdawać setki tysiące, kiedy tych ludzi się przewija setki tysiące. Tylko sztuką jest właśnie wyjść w takie miejsce, gdzie to nie jest takie proste właśnie, żeby do tych ludzi dotrzeć i z modlitwą i z wiarą podejść do tego, że Pan Bóg tych ludzi da. Piotrze, proszę bardzo. Witam Was serdecznie. No dodając do tego, tak się złożyło akurat, bo zawsze jak się modlę, to modlę się, Panie Boże, stawiaj na mojej drodze ludzi, ale tak pojedynczo. Pojedynczo stawiaj ludzi, żebym mógł opowiedzieć o Tobie, o Jezusie. I mówię, muszę Wam powiedzieć, że Pan Bóg mnie wysłuchuje, bo może nie często, ale zdarza się tak, że właśnie spotykam pewną osobę, która chce słuchać o Bogu, chcę słuchać o Jezusie. I właśnie w tą środę, piękna była pogoda, spotkałem moją chrześnicę. I muszę wam powiedzieć, że jestem zdumiony, bo otwarła usta, patrzyła na mnie i słuchała wszystko, co jej mówiłem, aż od stworzenia świata, aż do dnia dzisiejszego. No, zajęło to co najmniej 45 minut, a tak wszystkiego jej nie powiedziałem, bo wiecie, ja jestem małomówny. Także to mnie tak buduje, że właśnie to, że znajdują się ludzie, którzy szukają Pana Boga i przede wszystkim chcą słuchać o Bogu. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że poświęcamy ten czas dla szukania, jak Pan Jezus powiedział, będziesz łowił ludzi, a nie ryby. To jest właśnie to łowienie tych ludzi. I warto te 2 czy 3 godziny poświęcić na to wyjście, na tą misję. Gdziekolwiek jesteśmy, naprawdę wy też to możecie robić i w pracy, i w szkole, i na ulicy, gdziekolwiek, bo wszędzie można głosić Pana Jezusa. Ale najfajniejsze jest to w tym, że bo wiesz, jak komuś dasz książeczkę, czy ulotkę, czy cokolwiek, gazetkę, no to weźmie książkę, przeczyta, nie przeczyta, pójdzie i idzie do domu. Ale najpiękniejsze w tym jest, jeżeli można z taką osobą porozmawiać o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, o życiu, o tych prawdach, my przekazujemy prawdy biblijne. I to jest, i warto czasami warto iść, żeby spotkać tą jedną osobę. Dlatego bardzo was zachęcam, że jeżeli macie taką potrzebę, jak Duch Święty wam mówi z tyłu głowy, no idź. Ja nie mówię, że macie być na każdej akcji, ale ja już tak apelowałem, już kiedyś to apelowałem, żeby chociaż raz w miesiącu, albo raz na kwartał, albo raz w roku, to kogokolwiek by z wam zobaczył przy takiej akcji, to naprawdę warto przyjść. Z jednego chociaż tylko powodu, że te rozmowy, bo różnych ludzi się spotyka, no, różne mają poglądy, ale warto, naprawdę, już kończę, warto uczestniczyć w takich akcjach, takich wyjściach, bo to jest przede wszystkim budujące naszą wiarę, bo my tutaj się uczymy, mamy ogromną wiedzę biblijną, tak? Ale my tę ogromną wiedzę biblijną musimy przekazać innym. I warto iść naprawdę, chociaż raz w miesiącu, te akcje nie są za często, bo raz w miesiącu czy 2 razy w miesiącu warto przyjść i zobaczycie, że naprawdę to jest takie budujące, takie, no fajne to jest, tak po naszemu fajne to jest, jeżeli możesz z kimś porozmawiać, możesz tą swoją wiedzę przekazać innemu człowiekowi. Jedni będą chcieli słuchać, drudzy nie będą chcieli słuchać, ale warto to robić, bo jak Robercik zawsze mówi, że ratując innych, ratujemy siebie, nie? I nie ma się, już ostatnie zdanie, i nie ma się co po prostu wstydzić, bać, bo pamiętacie, jeżeli idziemy do ludzi, to Pan Jezus jest z nami i Duch Święty jest z nami. Dziękuję. Witajcie, szczęśliwej soboty życzę wszystkim i troszkę w temacie tego, że różni ludzie są naszymi bliźnimi, to dzieciaki też. I chciałem się podzielić z wami dobrą wiadomością, bo pamiętacie, kiedyś Asia tutaj mówiła o swoim marzeniu o szkole i wiem, że tam niektórzy dopytywali. Więc tak, był złożony wniosek. Wniosek został zaakceptowany, także przeszedł przez pierwsze sito i teraz wczoraj się o tym dowiedzieliśmy. I w przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej w środę, bo tam z tego, co ja pamiętam, to mi się data z dniem nie zgadza, ale chyba w środę Asia jedzie właśnie do Bielska na kolejną rozmowę tam już z jakąś kolejną komisją. Także kładę to na waszym sercu, a przede wszystkim pamięci,
żeby właśnie modlić się o tą sprawę, że jeżeli to jest Boża wola, żeby tutaj powstało coś takiego. Szkoła to może jest duże słowo, ale właśnie coś w tym stylu dla naszych dzieci. To proszę pamiętajcie o tym w tym tygodniu w modlitwach. Dziękuję. Dziękujemy. Czy może jeszcze? Proszę bardzo. Ja chciałem wyrazić Panu Bogu taką wdzięczność, dziękczynienie. Mieliśmy jeszcze w tym tygodniu kilka dni, mogliśmy takich wakacji poświęcić i kiedy przemieszczaliśmy się z miasta do miasta, jechaliśmy taką drogą w lesie, to była prosta droga, ale tylko jednopasmowa i wiecie, bardzo dużo ciężarówek, a wtedy auta osobowe starają się te ciężarówki wyprzedzić. I muszę wam powiedzieć, że zdarzyła się taka sytuacja, że nagle na pasie, którym jechaliśmy, zza ciężarówki wyskoczył samochód, jechał prosto na nas. Moje oczy zrobiły się bardzo duże. Zdążyłem tylko puścić nogę z gazu i moja ręka skierowała się na klakson. A myślę, że ten kierowca, ja nie wiem do końca, co on chciał zrobić, ale chyba nas nie zauważył, bo jechał też trochę pod światło. Zaczął hamować, ale no widział, że pewnie się zderzymy, więc on z całej siły jeszcze pociągnął w lewo, w swoje lewo, w nasze prawo, czyli zjechał z drogi. Był taki zjazd usypany z piaskiem, bo wzdłuż drogi był rów i on tak próbował jeszcze wjechać do tego lasu. No prawie mu się udało, bo był mocno rozpędzony, więc częściowo samochód wpadł do rowu, wyrzuciło go z tego rowu, a myśmy właśnie w tym momencie go minęli. Muszę wam powiedzieć, że ochłonąłem dopiero po iluś tam jeszcze kilometrach i dziękuję Panu Bogu za to, bo naprawdę mogło się to źle skończyć. Ja witam wszystkich. Ja jestem ze zboru z Żagania właśnie koło Zielonej Góry. Jestem tutaj przejazdem. Chciałam powiedzieć, jak Pan Bóg się troszczy. Właśnie też kiedyś jechałam z koleżanką, chciałyśmy jechać na Jagody i ona nie chciała jechać. I ja mówię, a to ja pojadę inną drogą. I jadę właśnie przez taką wioskę. Mamy też właśnie Ukraińców, też przychodzą do nas do zboru. Jest troje dzieci z ojcem, córka. I pojechałam inną drogą przez wioskę inną i już przejeżdżam tak koło zabudowań i już przejechałam, ale Duch Święty mówi, wróć się. No więc się wróciłam i pytam się ich, czy nie ma czasem tutaj mieszkania jakiegoś dla tej rodziny. A ta pani mówi, że nie ma, ale do pracy. Więc tym sposobem, że koleżanka nie chciała jechać, pojechałam inną drogą i załatwiłam tak pracę. Pan Bóg po prostu tak pokierował tym dniem. Ale chciałam też powiedzieć, że ja jestem sama w Żarach, tylko jedna jedyna, od 3 lat i chodzę na targ. I tam targowisko takie, jak to jest wszędzie i tam z naszymi książkami, chociaż nie mam jeszcze tego stojaczka, ale już 3 miesiąc chodzę i powiedziałam, raz nie chciałam iść, ale otworzyłam książeczkę i było napisane idź. Więc to było niesamowite, jak Duch prowadzi. I chodzę na ten targ, mówię, Panie Boże, Twoja wola, nie, ja idę, a Ty, Panie, dalej rządź. I wiecie, już teraz zauważyłam, że już przez trzy te wtorki, bo co wtorek chodzę, normalnie przychodzą ludzie, wypożyczają, bo to jest dla mnie wypożyczalnia taka. I wypożyczają książki. I nawet te osoby, które ja bym nawet nie myślała, że one wypożyczą. I jest taka przyjaźń się zawiązała. To jest naprawdę cudowne i Bogu dziękuję. I cieszę się bardzo, że mnie po prostu jako sługę tak kieruje. I ja bardzo bym chciała właśnie być tą sługą i służyć Bogu, bo to jest coś pięknego, naprawdę. Mogłabym dużo opowiadać różnych rzeczy, ale nie chcę zajmować czasu. Bogu dziękuję za to i wam wszystkim, żeby Pan Bóg dał siłę i tą odwagę też, bo trzeba też odwagi. To wszystko życzę wam w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Czyli z tych wypowiedzi wyłania się taki obraz. Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za to wszystko, co otrzymujemy, również i za te produkty. Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni, bo nas zbawił w Synu swoim, Jezusie Chrystusie. W związku z tym jesteśmy otwarci do drugiego człowieka i każdy, kto staje nam na drodze lub do kogo my idziemy, jest naszym bliźnim. A jeśli ktoś nie jest w stanie albo
krępuje się wyjść do innych osób, to może przyjmie taką zasadę. Mamy tak wiele książek, książka roku, Szlachetne życie. Przyjmijcie zasadę, że każdy, kto przyjdzie do waszego domu w jakiejkolwiek sprawie, czy z energetyki, czy z gazownictwa, czy kominiarz, czy jeszcze ktoś inny, będziecie wręczać taki prezent. To też jest poniekąd misja. Życzę wielu Bożych błogosławieństw w tej działalności, w tej pracy i aby tej wdzięczności naszej było jak najwięcej, abyśmy ją umieli okazywać ku Bożej chwale. Tego wam życzę i sobie. Amen. Dziękujemy naszemu bratu Markowi za refleksje misyjne do nas skierowane. Dziękuję wam również za doświadczenia. Teraz chcielibyśmy jeszcze złożyć taką specjalną modlitwę dziękczynną za te plony, za to, czym Pan Bóg nas obdarza. Poprosiłbym tutaj siostrę Zofię, a was proszę o, kto może, o uklęknięcie. Ojcze nasz i Pan nasz, Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie, za Twoją opiekę. Dziękujemy Ci za to, że pozwalasz, aby ta skażona ziemia wydawała nam nadal dobre plony, abyśmy mieli co jeść, mogli się ubierać, mogli żyć jeszcze i czekać na Twoje przyjście, Ojcze Niebieski. Dziękuję Ci za Twoje prowadzenie, za to, że w każdej chwili naszego życia widzimy, że Ty nas prowadzisz za rękę. Pomimo doświadczeń, pomimo prób, którym nas poddajesz, którymi chcesz, abyśmy stali się lepsi, abyśmy byli takimi, jakimi Ty chciałbyś nas widzieć w Królestwie Niebieskim. Ojcze, dziękuję Ci za wszystko, za Twoje prowadzenie, za Twoje błogosławieństwa, za zdrowie i za życie, za to, że jesteś z nami, bądź z nami nadal, Panie nasz i Boże nasz, spraw, abyśmy mogli się spotkać z Tobą w Królestwie Niebieskim, abyśmy pamiętali, że wszystko, co mamy, mamy tylko i wyłącznie z Twojej ręki, Ojcze nasz. Dziękuję Ci za wszystko. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę teraz wyznaczone osoby o zebranie darów. W tym tygodniu mamy szczególne dary. Dary z okazji Dnia Żniwna Dziękczynnego. I dostaliśmy okólnik, że dary te w tym roku będą przekazane na remont domu modlitwy w Kędzierzynie Koźlu. Stańmy do modlitwy za dary. Drogi nasz Panie i Zbawicielu, chcemy Ci po raz kolejny dziękować za wszystkie dary i dobrodziejstwa, jakie otrzymałeś z Twojej ojcowskie łaskawie ręki. Szczególnie, Panie, chcemy Ci dziękować za to, że Ty zaopatrujesz nas również w te dobra materialne, nie tylko w te dobra duchowe. Że, Panie, dajesz nam wszystko, co jest nam do życia potrzebne, że nikomu z nas nie brakuje niczego. Dziękujemy Ci, Panie, i za to, że dajesz nam siły do pracy, możliwości zdobywania pieniążków. Daj nam tych otwarte serca, abyśmy tymi pieniędzmi umieli się dzielić i mądrze nimi zarządzać. Błogosław każdego z nas osobna. Ty bądź z nami na tę chwilę nabożeństwa. A daj, aby w naszych sercach mieszkała wdzięczność i radość. A niech Ci płynie z serc naszych kechwa uwielbienie. Amen. Zanim jeszcze przejdziemy do studiowania lekcji, poproszę Olę Holeksę o wykonanie utworu. Jezus.
zabierasz grzech, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Jezu, jesteś Królem, co ma przyjść. Jezu, dajesz miłość, w niej chcę żyć. Jezu, wznoszę wzrok, by sławić Cię, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Amen. Dziękujemy Oli za ten utwór. Teraz jest czas lekcji szkoły sobotniej. Lekcja odbędzie się w 6 klasach. Proszę nauczycieli o objęcie miejsc. Czytam kilka wersetów z psalmu 145. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Wyciągasz swoją rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. Moje usta będą głosić wielkość Pana. Niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego święte imię na wieki. Amen. Pierwszą część nabożeństwa zakończymy pieśnią pod numerem 284.
Skłońmy czoła do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy, że możemy tutaj przebywać. Dziękujemy Panie, że błogosławisz nam cały czas, błogosławisz nam cały rok. Dziękujemy, że mamy za co dziękować Panie, że nasze życie prowadzisz tak, że niczego nam nie brakuje. Dziękuję również za tą pierwszą część nabożeństwa, że byłeś tutaj z nami, że dawałeś cenne myśli. A prosimy Cię o błogosławieństwo na dalsze chwile. Amen. Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp. Ziemię i wszystko, co jest na niej. Morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu. A zastęp niebieski oddaje Ci pokłon. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Amen. Były czytane kolejne piękne teksty Słowa Bożego, które przypominają nam, kto stworzył to wszystko, co wokół nas, kto stworzył nas samych i o tym, kto zaopatruje nas, kto dalej troszczy się o nas każdej chwili, każdego dnia. I tylko Jemu, Bogu naszemu, powinna być cześć i chwała właśnie za to. Tą drugą część nabożeństwa będziemy chcieli rozpocząć śpiewając wspólnie pieśń pod numerem 447. Ty znasz mą drogę. Powstańmy do tej pieśni. Czytam słowa zapisane w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, wiersze 17 po 19. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Z tymi słowami uklęknijmy do modlitwy. Nasz Ojcze, który mieszkasz w niebie, słowa, które przed chwilą czytaliśmy, przypominają nam, jak wielką miłością otoczyłeś cały ten świat, jak wielką miłością otoczyłeś każdego z nas osobna. I jedną z dowodów tej miłości widzimy na dzisiejszej wystawie, która tutaj jest, plonów ziemi, przez które Ty nam błogosławisz. Ty troszczysz się o każdego z nas, tutaj będąc jeszcze na ziemi, gdy jesteśmy, ale przede wszystkim troszczysz się o to, abyśmy już wkrótce mogli żyć w doskonałej wieczności z Tobą, gdzie nie będzie bólu, grzechu i łez. I na to wszyscy z utęsknieniem czekamy. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że przez Twoje słowo, które czytamy, przypominasz nam o tym, że to już wkrótce, co tutaj na ziemi jest, zakończy się. Dziękujemy Ci, że mamy taki czas, który za chwilę będzie i kiedy będziemy mogli wsłuchać się w to, w co będziesz przekazywał przez sługę, którego na dzisiaj wybrałeś. Wierzymy, że Duch Święty będzie pośród nas, będzie przygotowywał nas do przyjęcia tego, co chcesz nam powiedzieć. A niech z tego nabożeństwa wyjdziemy w mocy Twego Ducha z słowami, które do nas przekażesz. Amen. Zbierzemy dary, które będą przeznaczone na cele naszego zboru. Tak jak wspomniał Paweł, jeśli ktoś nie złożył darów żniwno-dziękczynnych w pierwszej części, a chciałby to zrobić, są dostępne koperty, można do nich włożyć pieniążki i one będą zaliczone na dary żniwno-dziękczynne. Dziękujemy za złożone dary, a teraz wysłuchamy, jaka historia jest przygotowana na dzisiaj dla dzieci. Witajcie, kochani. Dzisiaj bardzo dużo jest mowa na temat wdzięczności. Ktoś z Was wie, co to słowo oznacza? Co to znaczy być wdzięcznym? Wiecie? Lenka, chciałabyś coś powiedzieć? Nie? A chłopaki? Ja. Samuel, proszę. Śliwki. Być wdzięcznym to, wiecie, to oznacza cieszyć się z tego, co się ma, z tego, co się otrzymuje, albo z tego, co się daje. Mieć taką radość. Chciałam wam opowiedzieć o pewną historię, o pewnym sprzęcie. Kto wie, co to jest? Parasol. Ale nie o takim parasolu, tylko o takim parasolu, który stał w ogrodzie. I na wiosnę pewna rodzina, jak rozłożyła parasol, tak, stał do jesieni. Ten parasol to było bardzo pożyteczne urządzenie. Wszyscy z niego korzystali. Studia, odłóż. Zarówno rodzice, dzieci, jak i zwierzęta, jak i meble, które pod nim stały. Kiedy było gorąco i słońce mocno świeciło, przed kim chronił parasol? Przed upałem, tak? I zwierzątka się tam chowały, kotek, piesek i ludzie. Dzieci się bawiły pod parasolem. Ptak, jak sobie, wiecie, leciał, to sobie usiadł tutaj na czubku, popatrzył i leciał dalej. A kiedy padał deszczyk,
to rodzina lubiła sobie tam chiupnąć, pograć w warcaby na przykład, albo coś tam. I wiecie, nikt w ogóle nie myślał o tym parasolu. On tak stał i stał w tym ogrodzie i każdy myślał, parasol jest, chroni, bo do tego został stworzony, tak ma być i koniec, kropka. Ale pewnego wrześniowego dnia coś się wydarzyło. Nagle nad ogród nadciągnęły chmury i zrobiło się coraz ciemniej i ciemniej, chociaż było środek dnia. Wiecie, co się działo? Nadchodziła wielka burza. Widzieliście kiedyś burzę? Grzmoty coraz głośniej, łup, łup i bliżej. I wiatr, i drzewa, tak wiecie, kołysały się. Rodzice szybko zaczęli biegać po ogrodzie, zbierać sprzęty. Wszystko zdążyli zebrać. Wbiegli do domu, jak deszcz zaczął siekać. Lało jak z cebra. Ale wiecie co? Nikt nie pomyślał o parasolu. No i ten parasol tak sobie stał, jak całe lato. W tej rodzinie była mała dziewczynka. Nagle patrzy do okna i z krzykiem ucieka. Ratunku, patrzcie, patrzcie, potwór nadlatuje. Rodzice zdziwieni patrzą do okna i aż buzie pootwierali. Co to się dzieje? A ich stary parasol tańczy na wietrze jak baletnica. Kręci się w kółko wiatr nim, już druty powyginane, materiał trochę już poszczępiony i jeszcze raz zakręcił koło, czarna chmura go porwała i zniknął. Nie ma parasola. Na drugi dzień rano wychodzą i zastanawiają się, gdzie też podział się ten parasol. Mała dziewczynka z przerażeniem mówi, czy już po wszystkim? Tak, już po wszystkim. Idziemy szukać parasola. Ale nie było go ani u nich na podwórku, ani u sąsiada, ani na polanie obok, ani nawet w lesie nieopodal. Zmartwiony tata mówi, ale strata, to był taki dobry parasol, teraz już takich nie produkują. Mama mówi, tak dobrze nam służył przez tyle lat. A dzieci mówią, my lubiliśmy się pod nim bawić. I co teraz? No nic, będziemy musieć kupić nowy parasol. Dzieci mówią, ale my chcemy ten. No niestety, tego nie szanowaliśmy, nie zadbaliśmy o niego, nie zgłosiliśmy go podczas burzy. Nie byliśmy mu wdzięczni za to, że chronił nas przed deszczem, przed słońcem i niestety go już nie mamy. Następnym razem, kiedy będziemy mieć parasol, będziemy o niego bardziej dbać, żeby mu nie było smutno, że dbamy o meble w ogrodzie, sprzątamy, a o parasol nie. Wiecie, z Panem Bogiem jest trochę tak jak z tym parasolem. On też nas chroni, ale my tego często w ogóle nie zauważamy. Uważamy, że tak jest i tak być powinno. A Pan Bóg chce, żebyśmy w naszych serduszkach pamiętali o tym, że on nas się troszkę każdego dnia. I żebyśmy mu za to dziękowali i byli wdzięczni. A czy wy dziękujecie swoim rodzicom za takie drobne rzeczy, które każdego dnia robią dla was? Tak, że na przykład piorą wasze ubrania. Czy ktoś z was pierze sobie sam ubrania? Nie. Tak? Za to, że przygotowują wam posiłki, że się z wami bawią. No, to bardzo dobrze, że pomagasz. Także pomagajcie rodzicom i pamiętajcie, w naszych sercach powinna być wdzięczność i radość za wszystko, co mamy i co nam służy. A przede wszystkim powinniśmy być wdzięczni naszemu Bogu za to, że się o nas troszczy i nas chroni. Dziękuję wam. No, chodź, daj. Dziękujemy za tą historię o wdzięczności. Dzieci wracają do swoich rodziców. Będą mogły posłuchać kazania, które będzie już wkrótce, ale najpierw zapraszam zespół Smak Nieba do wykonania utworu. Przynosimy plon przed ojcowski tron. Pobłogosław nam to, co dałeś sam. Ziemię z łaski swej wciąż w opiece miej. Dzisiaj, Boże, Cię prosimy, pobłogosław plony ziemi. Bardzo, Ojcze, dziękujemy za plon ziemi, co zbierzemy. Wielkie łany zbóż
złocą głosy już, dając ludziom chleb. Zbawca w słowie rzekł, będzie orka siew, póki ten świat jest. Dzisiaj Boże Cię prosimy, pobłogosław plony ziemi. Bardzo Ojcze dziękujemy za plon ziemi, co zbierzemy, jarzyny i kwiat, owoce ma sad. Wielki Boże mój, dzięki Ci za miód, a wiosenny deszcz zrasza ziemi siew. Dzisiaj Boże Cię prosimy, pobłogosław plony ziemi. Bardzo Ojcze dziękujemy za plon ziemi, co zbierzemy. Bardzo jestem rad, słonko grzeje tak. Nasz wspaniały Pan bardzo o nas dba, stworzył piękny świat i żywi go sam. Dzisiaj Boże Cię prosimy, pobłogosław plony ziemi. Bardzo Ojcze dziękujemy za plon ziemi, co zbierzemy. A sam Jezus Pan zjednał łaskę nam. Chcemy przed Nim stać i serce Mu dać. Nie braknie nam nic, póki będziem żyć. Dzisiaj Boże Cię prosimy, pobłogosław plony ziemi. Bardzo Ojcze dziękujemy za plon ziemi, co zbierzemy. Dzisiaj Boże Cię prosimy, pobłogosław plony ziemi. Bardzo Ojcze dziękujemy za plon ziemi, co zbierzemy.